Wybierając metodę rekonstrukcji piersi opartą na implantach piersi, należy pamiętać, że pacjentek, które miały napromienianie, czyli jeden z elementów leczenia onkologicznego, tkanki są zwłókniałe, kruche i nie nadają się do rozciągania. I w takim przypadku wybieramy albo metodę mikrochirurgiczną i przeszczepiamy cały płat spod brzusza, albo z innej okolicy ciała, a jeżeli pacjentka nie akceptuje tej metody i oczekuje implantu piersi, wówczas musimy pobrać mięsień najszerszy grzbietu, często z wyspą skórną, czyli z okolicy pleców, i przesunąć go w okolice piersi. Wówczas ta loża i tkanki, które pokrywają ekspander, a potem implant, są wolne od tych zmian popromiennych i lepiej poddają się rozciąganiu, i wówczas taka metoda może być zastosowana. Oczywiście trzeba pamiętać, że dodatkowo powstaje niewielka blizna w okolicy pleców.